Siema wszystkim, już wcześniej mówiłem, że nigdy nie wrócę do sprawdź zanim kupisz, ale dzisiaj jest taki skin, tak dobry skin według mnie, że chyba ta seria powróci czasami, jak będą takie skiny właśnie jak teraz. Sarah Connor z Terminatora, wydaje mi się, że to jest jeden z lepszych tryhardowych skinów, jeżeli chodzi o skiny z współpracy Fortnite'a z jakąś inną firmą, bądź filmem, bądź czymś tam. I tutaj mamy Terminatora. Kup przedmiot. W zestawie mamy Sarah Connor, który skin wydaje mi się mega tryhardowy. Trochę mi się wydaje podobny do tego skina zwykłego za 800 fałdolcy. Komandosi się nazywa. Wy to zawsze mówicie komandosi, a to by było komando. Ja tak przynajmniej zawsze was poprawiałem. Co do plecaka, oczywiście nie wyposażamy bez brzydki. I nóż. Nóż bojowy jest kill-offem i wydaje mi się, że jest... O kurczę, odebrałem go zamiast wyposażyć. Wydaje mi się, że jest fajny ten nóż. Więc użyjemy sobie noża, użyjemy sobie Sarah Connor w zwykłym stylu, ponieważ ona ma dwa style, nie wiem czy dobrze to widać? Dobrze to widać. Ona ma dwa style z czapką, może się komuś podobać, mi się bardziej podoba ten bez czapki, więc bierzemy to, przepraszam. No i mamy do tego oczywiście plecak, rączki Terminatora, ręki takie już tego Terminatora, takiego po spaleniu w lawie. Nie wiem, nie śledziłem niestety filmu. A to jest prawdopodobnie z jakiegoś nowego Terminatora. I mamy skina Terminatora drugiego, ale on mi się tak... 5 na 10 podoba. Dajmy solo. Oczywiście biorę do tego katanę, ponieważ jest to mój ulubiony plecak od, o Jezus, bardzo, bardzo, bardzo dawna. On jest chyba z 6 sezonu. Bardzo mi się podoba ta katana, jest jednym z lepszych plecaków według mnie. Dajcie znać w komentarzach, czy dla was też. I zapomniałem powiedzieć, polecam właśnie wesprzeć z kodem Patrol, jeżeli byście chcieli kupować... O, nie zdążyłem pokazać. Kod Patrol, tak jak się kanał nazywa, tak sam kod w sklepie mam, jeżeli chcielibyście mnie wesprzeć. No i chcielibyście oczywiście się dołożyć tą cegiełką na kolejne skiny do sprawdzenia, zanim kupisz, o ile oczywiście te skiny będą takie kozackie, bo nie będę nagrywał wszystkiego, ale od czasu do czasu może się pojawić. Okej! O Jezus! Pierwsze wrażenie, powiem wam szczerze, ten nóż się świetnie trzyma. Jest to krótki zbierak, czyli nie wszystkim może się podobać, ale mi się podoba. Naprawdę. Jezu, to jest takie sprawdź zanim kupisz jak dawniej, nie? Że mało montażu, mało, że tak powiem, akcji, ale pokazuje po prostu tego skina. Oczywiście jednego pokazywał z innymi plecakami, bo to... Według mnie już bez sensu jest od jakiegoś czasu, ale powiem wam szczerze, ten kill-off jest kozak. Dwuręczny kill-off, w sensie, że on nie jest taki, że od razu dwie ręce uderzają, ale ten kill-off po prostu, ona zmienia ręce tego noża i jest to chyba jeden z lepszych kill-offów według mnie. Króciutki i fajnie się utrzyma, w sensie nie ma takiej animacji jak w kill-offach dwuręcznych, które... Ja na przykład nie lubię kill-offów dwuręcznych, że wiecie, że macie dwa, na przykład nie, dwa miecze na dwie ręce, ponieważ jest taka dziwna animacja w nich i... Wiem, że wielu jest zwolennikami tego kill-offu, ale mnie totalnie nie siadają. Ja wolę ten kill-off, który na przykład jest zwykłym kill-offem w innym stylu, albo... A właśnie, bo to jest kill-off dwuręczny, jak jest, wiecie, w dwóch rękach trzyma. Ale mi się, właśnie mi nie podobają się te kill-offy, co postać tak macha, wiecie, jedną, drugą ręką. Wiem, że wielu z was jest zwolennikiem takich kill-offów, ale no mi nie siada to jakoś, ale ten mieczyk, nożyk właśnie, nóż bojowy, według mnie jest mega kozak. Więc jeżeli macie fałdolce, to chyba... Oczywiście, pamiętajcie, według własnego gustu, według mnie się opłaca kupić tego skina. Co prawda to są piksele w grze, więc tak jak zawsze powtarzam, że skinów się nie opłaca kupować, ale jeżeli już macie te fałdolce, to się opłaca. W sensie opłaca się wydać fałdolce na tego skina. Mam nadzieję, że zrozumiecie. No i co, zagramy sobie chwilę gierkę, zobaczymy mniej więcej w akcji tego skina. Może jakieś fajne akcje nam się udadzą. Co prawda to jest moja pierwsza gra dzisiaj, więc wątpię, że cokolwiek wyjdzie. Ale, kurczę no... Dawno nie miałem takiej sytuacji w Fortnite, że jarałem skinem, naprawdę. Widzę, że jak uderzam w sufit, to jest taki... dziwne wrażenie, że musiałbym się przyzwyczaić do tego zbieraka jeszcze. Bo czuję, że nie mam zasięgu jakby do tego sufitu. O, pompa była, mogę ją wziąć. Dobra. Oj, zróbmy... Ktoś tu idzie? Nie, to jest tylko ten, nasz pieseł. Nie mamy żadnych potów, kurczę, tam są typy... O nie, mamy pota, dobra. Mamy pota i tam są typy, więc polecimy sobie na typa. Mam nadzieję, że padnę od razu, żeby odcinek nie był za długi. No bo jak nie padnę, no to będę musiał grać dalej. A totalnie, totalnie nie chce mi się tego wycinać. Jak widzieliście w ostatnim odcinku mam montażystę, ale niestety nie zdążę mu tego wysłać ze względu na to, że już jest późna pora, a chciałbym ten odcinek wrzucić do 15.30. Jak w sumie resztę odcinków. Dobra, tu nikogo nie ma. Nie wiem, gdzie oni się bili.
Tu też nic nie ma. Plecy. Na moim domku był? Czyli mam prawdopodobnie na moim domku i jeszcze z tej strony mam kogoś. Tak mi się wydaje, że tutaj może ktoś być. Bo bym snajper tylko nie dostał. Co ona ma w ogóle na plecach? Jakąś podkładkę? Dobra, typ mnie widzi. Mam matsy? Nie mam, kurczę, matsów, że tak dojść. I'm boga. Nienawidzę, jak ktoś ma low. W sensie on już jest bez keva, ale to nie znaczy, że ma low. Ale wiecie, w cudzysłowie, ma low i mi ucieka impulsami. Nienawidzę tego. Dobra, gonimy go! Sara, dawaj, goń tam typa. Bez muzyki. Wypadek samochodowy od razu. Dobra. Gościu chyba się poddał już, ale nie jestem pewien. Dobra, miał jeszcze poty, więc on nie miał takiego low. Bierzemy sobie pomperkę i możemy tym podjechać na kolejnych ludzi. Boty są tutaj. Jest kolejna muzyka. Boty są tutaj, a ludzie na tych domkach. Jest tutaj, na tym domku, dobra. Jak on mi to postawił? Ty, gdzie ty jesteś? No jakbym od niego padł, jak on ma MK, a ja mam pompę, to żebym chyba się zabawał psychicznie na tym odcinku, naprawdę. Ale się udało, na szczęście. Jak widzicie, dalej nie mam aima z taktyka na blisko. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale muszę potrenować. No muszę potrenować. Okej, lecimy szybko na salty. I to jest chyba jeden z tych odcinków, gdzie udaje mi się przeżyć za długo, a nie chciałbym tego robić. W sensie, chciałem wam pokazać skina, a nie przeżyć tak długo, że... no nie wiem, żebym grał bardzo długo. O, tu ktoś był? Nie, tu po prostu się nie zrenderował ten tir. Lecimy, lecimy. Bardzo szybki jest dojazd na salty, z tego co widzę, bez muzyki. Zapomniałem. Tutaj? No nie wiem, gdzie oni są. Jakbyście pytali o prawo jazdy, zdałem prawo jazdy. Jak miałem 18 lat, czyli... O Jezus, 9 lat temu to było! To jestem już doświadczonym kierowcą. No ale nie w grze Fortnite, z tego co widzimy. Jest tu gdzieś ktoś? Chyba nie ma. Jezus, nie chciałbym was też nudzić takim bieganiem za ludźmi, ale... No co ja zrobię innego? Jak tu nikogo nie ma! Tu jest. Chyba AFK? Ta, AFK. W ogóle itemy wyrzucone. Nie wiem, co się stało, ale kogoś chyba wywaliło z gierki. Mamy rybki. Jak to Makłowicz mówił, zwane małe rybki. No i co? I piasek idzie. A ten skąd? Nie wiem. Mam nadzieję, że nie z pleców. W sensie mam nadzieję, że dobrze się obudowałem. Czyli stąd jednak. O, jakiś spocuch. Jakiś spocuch, ale na szczęście trochę obiłem. Auto jest tu, dobra. Nie chciałbym podjechać tak, bo tamten jest jeszcze... O, uciekł piachem. O! Ajajaj, dobrze ucieka mi.
Gościu, zostaw mnie. Ja idę za tamtym, zostaw mnie też z pleców. Gdzie on może być? Nie wiem. No serio. O, jakby mnie na hita ściągnął, to mi się popłakał. Kolejni jadą. Ej, masakra, tu na tej pustyni się teraz tyle dzieje. Nie mam strefy. Tam było trochę drewna, ale nieważne, wolę do strefy dojść. Tu nie ma nikogo. No i tak jak mówiłem, to jest jedna z tych gier, których nie chciałbym, że tak powiem, dokończyć, ale no trudno, no, widzicie, dzieje się. Zawsze tak jest, że Fortnite robi mi na złość. Jeżeli jest gra, którą chciałbym, wiecie, wygrać, jakiś challenge i tak dalej, to jest niestety taka sytuacja, że nie wygrasz challenge'u, dodamy ci takich spocuchów, że hej i w ogóle nie dasz rady. A jeżeli jest gra, gdzie chciałbym szybko wam pokazać skina i iść dalej, no to widzicie, co się dzieje, nie? Może nie mam jakiejś tam pokaźnej liczby fragów, no ale nie było zbyt trudno. Nie mam masu za dużo. I gdzieś mam ludzi dookoła siebie, ale dobra, lecimy do strefy, w strefie poczekamy. Mam nadzieję, że się uda. O Jezus, moglibyście dać jeszcze znać w komentarzach, czy chcielibyście właśnie to sprawdzić, zanim kupisz. Bo dużo osób, naprawdę, to były setki wiadomości. Pytało mnie, Paczol, wróciłeś do Fortnite'a, a kiedy wrócisz do sprawdzić, zanim kupisz? Bo to była twoja najlepsza seria. No w sensie z tej serii się wybiłem, to jest prawda. I tak jak mówię, mógłbym robić sprawdzić, zanim kupisz, ale na takiej zasadzie jak teraz, że... O, mamy typów. Czy ja byłem zlagowany? Jeszcze się śmieje ze mnie. Czy ja byłem jakiś zlagowany? Nie wiem, ten strzał był taki dziwny. No ale co, nic się nie stało. Dobrze, się szybciej gra skończyła, bo nie muszę tego za bardzo montować. 12 minut. Okej, okay. Słuchajcie mnie teraz uważnie. Skin, tak jak mówię, skiny są niewarte kupna ze względu na to, że to są piksele w grze. I tych skinów pewnie już macie mnóstwo, znając życie, bo gracie pewnie od pierwszych sezonów. Ja tych skinów mam naprawdę bardzo dużo, bo nagrywałem tą serię dla was. Zobaczcie, ile tego jest. Więc... Jeżeli tylko i wyłącznie macie VDolce i wam się podoba, według mnie jest to jeden z lepszych tryhardowych skinów z współpracy Fortnite'a z czymś. W sensie z kimś. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. To było takie sprawdzanie, kupisz. Do zobaczenia. Zostawcie suba, jeżeli byście chcieli, bo teraz mi spadają suby ze względu na to, że odszedłem z kwadratowej masakry, ale robię dla was robotę. Mam nadzieję, że to doceniacie. No i jeżeli chcecie wesprzeć kod Paczul w sklepie, czyli taki kodzik. Teraz mogę wam dłużej pokazać. Taki kodzik. Do zobaczenia. A, i dzisiaj live wieczorem, bo miał być teraz, ale jak wrzucam odcinek, to wieczorem. Pa, pa.